państwa pozdrawiam serdecznie. Wstyd i hańba! Wstyd i hańba! Będziesz wiedział! Będziesz... W niełatwych warunkach żeście państwo przyszli na to spotkanie. Ja jechałem z daleka i cieszę się, że mogłem przyjechać do Nowego Miasta Lubawskiego. Przyznam się, że nie jestem tu pierwszy raz, ale byłem bardzo, bardzo dawno temu. W czasach jeszcze ogólniaka, później w czasach studenckich, a studiowałem archeologię, jeździłem po zamkach krzyżackich i miejscach, gdzie były zamki. Byłem tutaj w Bratianie, w Kurzętniku, byłem w Nowym Mieście, bo w Nowym Mieście też był zamek i te strony tak jak gdyby mam zilustrowane bardzo dobrze. Już teraz bym pewno nie poznał tych miejsc, w których byłem, bo to były lata 80., początek 90., kiedy jeździłem. No, Polska bardzo dużo się zmieniła i chwała Bogu, ale chcemy, żeby się zmieniała jeszcze mocniej i jeszcze bardziej. I jeszcze raz państwu dziękuję, że przyszliście, chociaż odgrażała się opozycja to będzie dopiero. Odgrażała się partia rządząca, że będzie zakłócać spotkanie. Ja się takich rzeczy nie boję i nie ma się co bać. Jest policja, która zabezpieczy spotkanie. Zresztą nawet do mojego szefa sztabu dzwonił ktoś z policji i pytał się, czy prosimy, żeby zabezpieczyć. Jeżeli będzie patrol, powiedziałem, to będzie dobrze, wystarczy. Przede wszystkim, szanowni państwo, nie możemy się bać. Co do tego, a dużo ludzi się oczywiście boi. Muszę państwu powiedzieć, nas jest więcej. Tylko jesteśmy często milczącą większością. Często boimy się mówić, bo oni są bardziej głośni, agresywni, niestety także wulgarni. Ja w ogóle uważam, że za agresję w życiu publicznym w Polsce w ogromnym stopniu odpowiada Donald Tusk. Kiedy Donalda Tuska nie było, ta agresja była dużo mniejsza. Ja pamiętam takie czasy jak 2010 rok, kiedy wszyscy byliśmy pogrążeni w żałobie, kiedy wszyscy byliśmy po prezydencie, po pierwszej damie, po wszystkich tych, którzy zginęli w Smoleńsku, bez względu oczywiście na barwy polityczne, bo modliliśmy się za wszystkich ich. To była Polska w pigułce. I Donald Tusk był przerażony tą sytuacją, ale nie dlatego, że zginął prezydent, tylko dlatego, że uznał, że naród się obudził i stanął, i zjednoczył, tak, bo się zjednoczyliśmy wszyscy i nawet ci, którzy mieli inne poglądy polityczne, stanęli w jednym miejscu przed Pałacem Prezydenckim i modlili się i opłakiwali naszego prezydenta. I wówczas rozpoczął się ten potworny atak hejtu, nienawiści i ta Polska została potwornie rozrąbana. Ona była wcześniej podzielona, ale po Smoleńsku te podziały są coraz większe. Jak Donald Tusk wrócił z Brukseli po tym, jak był królem Europy, to od razu rozpoczął takim językiem nienawiści, od razu rozpoczął językiem agresji, a szanowni państwo, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości to były generalnie dobre rządy dla Polski. To były dobre rządy dla ludzi i on stworzył ten ogromny obóz antypisowski, korzystając z przewagi medialnej, którą ma, bo ma nadal tą przewagę medialną i zbudował taki owczy pęd do wyborów 2023 roku, które żeśmy wygrali, ale przegrali. Ja przypomnę, że tu też należy z tego wyciągnąć wnioski. Po 8 latach Platformy Obywatelskiej Platforma Obywatelska dostała 23%. My dostaliśmy po 8 latach bardzo trudnych rządów. Pandemii, kryzys związany z wojną na Ukrainie, kryzys tam paliwowy, kryzys wojny hybrydowej na Białorusi. My dostaliśmy 35%. Polacy nie zagłosowali na nas tak tłumnie jak w 2019 roku, ale jednak dostaliśmy bardzo duży mandat do tego, żeby być najsilniejszą partią w parlamencie. I tak jest. Bo szanowni państwo, nas jest generalnie więcej. Tylko niektórzy się bali, niektórzy byli zniechęceni, niektórzy dali się przekonać, że trzeba iść trzecią drogą. Dzisiaj ci, którzy dali się przekonać do pójścia trzecią drogą, są potwornie rozczarowani. Jestem przekonany, że wynik trzeciej drogi w tych wyborach, które zbliżają się 9 czerwca, będzie słaby, po prostu będzie bardzo słaby. Oni stracili bardzo dużo wyborów. Zamiast trzecią drogą stali się trzecią nogą Tuska, prawda? I szanowni państwo, powiem tak, 9 czerwca są wybory. W wyborach samorządowych, gdzie wszyscy uważali, że Prawo i Sprawiedliwość przegra te wybory z kretesem, kiedy rzeczywiście nawet na Nowogrodzkiej nastroje nie były najlepsze, okazało się, że wygraliśmy te wybory. 34,3%. Nikt nigdy w wyborach do sejmików nie uzyskał takiego wyniku w Polsce. To był nasz ogromny sukces. Nasz? Nie, państwa też. Państwa, bo poszliście głosować i pokazaliście, że Prawo i Sprawiedliwość, pomimo tego walca medialnego, który się przez nas przetacza cały czas, pomimo represji, pomimo wyłączenia telewizji, przejęcia drogiego telewizji, przejęcia prokuratury, zamknięcia posłów do więzienia, Prawo i Sprawiedliwość nadal jest silne i my jesteśmy coraz silniejsi, szanowni państwo. W mediach będą pisać o problemach wewnętrznych, że PiS koniec, że to, że tamto. Tak nie jest, szanowni państwo. Zobaczycie, ja jestem przekonany, że w tych wyborach Donald Tusk dostanie drugą żółtą kartkę, a dwie żółte kartki, jak wszyscy wiemy, to jedna czerwona. 10 czerwca ci ludzie, którzy tu stoją dzisiaj, ta uśmiechnięta rzekomo Polska spuści nosy na kwintę. My bardzo ciężko pracujemy, żeby te wybory wygrać, żeby ludzi przekonać, żeby ludziom opowiedzieć, o czym są te wybory i właśnie dlatego pomimo takiej wrogiej sytuacji ja się naprawdę tym nie przejmuję. To my będziemy się cieszyć. To my się będziemy cieszyć, oni będą się martwić i zastanawiać, co się takiego stało. Szanowni państwo, nigdzie agresja i hejt nie jest paliwem politycznym na dłuższą metę. Można na chwilę wzbudzić emocje społeczne, ale ludzie chcą bezpieczeństwa, ludzie chcą stabilności, przewidywalności, chcą normalnego życia, chcą mieć perspektywy rozwoju. To wszystko staraliśmy się przez te 8 lat zrobić, pomimo tego, że ta druga kadencja była potwornie trudna. Zapraszam. Tak? Ja chętnie porozpieszę. Tak? W tamtym samochodzie. Dobra? Jacek, pójdziesz tam? Dobrze? A jeszcze może zrobimy sobie wspólne. Ja mam pytanie. Do więzienia! Do więzienia! Do więzienia! Do więzienia! Idźcie do więzienia jak chcecie! Strasznie dużo ma pan tutaj zwolenników. Prawo podejść, tam że podejdziemy do. Już mamy różnie, bo ja rozliczam. Idealnie nigdy nie będzie, to raz. Ale wiesz co, widzieliśmy zebrek, Grzech, utęczonek, kurczę, wiesz co? Ja mam flagi cały czas. Koniec świata. No nie. Ale to prania nie może. Będziesz siedział, 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 będziesz siedział.